Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Rozmowy z widokiem na powiat. Jesteśmy równolegle w telewizji kablowej Kołobrzeg, w radiu Kołobrzeg oraz na portalu informacje.kolobrzeg.pl. Telefon do nas, tak jak zawsze, 94 355 3801, 94 355 3801. Możecie Państwo w czasie trwania programu dzwonić do nas i stawiać pytania dotyczące życia powiatu kołobrzeskiego do naszego gościa, którym dzisiaj jest wicestarosta kołobrzeski, pan Jacek Kuś. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa. Dziś nie w marynarce, w białej koszuleczce, rękawy, jak to się mówi, podkasane, tak? Tak, no pogoda jest przepiękna, nawet za ciepło, także tak chodzimy, trochę bardziej luźno ubrani, ale z zadowoleniem przyjąłem, że pan redaktor też bez marynarki, także nie popełniłem, mam nadzieję, żadnego faux pas przychodząc. Ale humor rośnie, jak jest taka pogoda wiosenna. Tak, to ja mówię. Letnia. To tak jak mówiłem panu redaktorowi tutaj, że odkąd częściej przychodzę do studia, lepiej świeci słońce, bardziej intensywnie. Oczywiście żart, cieszę się bardzo, że jest taka pogoda. Ale rzadko pan przychodzi tak w ogóle, niby dlaczego. Nie można się przejeść. No to pana to chyba nie powinno dotyczyć akurat. Panie starosto, przejdźmy do poważnych tematów. Najważniejszy dla powiatu na pewno był w minionym tygodniu najważniejsze wydarzenie, no, jedno z najważniejszych w roku, sesja absolutoryjna. I tak. To absolutorium jest. Tak, sesja absolutoryjna w tym roku po raz pierwszy również na tej sesji absolutoryjnej był przyjmowany raport o stanie powiatu. To jest nowy dokument, który został stworzony przez ustawę, która niedawno tak naprawdę pojawiła się i to ten rok jest pierwszym rokiem, w którym każdy samorząd, czy to gminny, czy powiatowy, taki raport o stanie powiatu musi sporządzić. Także na tej sesji absolutoryjnej były dwa głosowania. Pierwsze głosowanie było nad absolutorium, a drugie głosowanie było wotum zaufania dla zarządu w odniesieniu do raportu o stanie powiatu. W tym roku było to dosyć skomplikowane, dlatego że ustawodawca niestety nie sprecyzował tego, jak ten raport ma wyglądać, przez kogo ma być sporządzony. My tutaj podpieraliśmy się jako powiat opinią Związku Powiatów Polskich. Sporządzali ten raport nasi urzędnicy powiatowi. Został on przyjęty 14 głosami. Myślę, że te głosy opozycji, które padły na tej sesji absolutoryjnej, a głosów opozycji ze strony PiS-u było sporo, brakowało radnym różnych informacji. Myślę, że weźmiemy to pod uwagę w następnym raporcie, ale też prosiłem szefa klubu radnych PiS-u, aby stworzył dokument, który mógłby wpłynąć do zarządu powiatu, aby był też ślad, do czego mamy się odnosić, co ma się w tym raporcie za rok znaleźć. I myślę, że następny raport o stanie powiatu będzie takim konsensusem wszystkich informacji, które zadowolą wszystkich radnych. Natomiast jeżeli chodzi o absolutorium, cieszę się niezmiernie, bo to pierwsze absolutorium w moim życiu, które otrzymałem, więc historyczna chwila. Na pewno pan ma dziką satysfakcję. Mam satysfakcję, bo to kolejny krok w tym życiu zawodowym. 14 radnych było za udzieleniem absolutorium. Każdy z szefów klubów wypowiedział się, przedłożył swoje racje, oczywiście i opozycja również. Myślę, że sesja w miarę przebiegła w takiej pokojowej atmosferze. Ale opozycja nie głosowała za udzieleniem absolutorium. Nie, opozycja była przeciw. Czy stosunek głosów, jeżeli chodzi o absolutorium, to 14 głosów za, 5 było przeciw, to byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego nie chcieli dać tego absolutorium? Jak to uzasadniali? Bo na pewno uzasadniali. Absolutorium jest, absolutorium powinno być tak naprawdę, powinno być. Nie mówię jak jest, ale jak powinno być. To jest taka ocena wykonalności budżetu za poprzedni rok. Jeżeli mielibyśmy się trzymać liczb, które są zawarte w projekcie budżetu, ale również jeżeli mielibyśmy się odnosić do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, to oczywiście wszyscy powinni zagłosować za, bo nie było tam zarzutów, że budżet był źle zrealizowany. Natomiast to oni nie wiedzieli, co robią, głosując przeciw? Nie, sesja absolutoryjna jest po prostu sesją od lat już kilkunastu. Ale nie, ja zapytam pana, co oni zarzucali?
No, zarzucali przede wszystkim mały nakład na inwestycje. Była też mowa o złej redystrybucji pieniędzy na oświatę. No i generalnie to chyba takie najpoważniejsze zarzuty, które były. No głównie tutaj chodzi zawsze, jak nie wiadomo o co chodzi w powiecie, to zawsze chodzi o domy pomocy społecznej. Aha. I szkoły. Już od kilkunastu tygodni mogę powiedzieć, bo ta kadencja już trochę trwa. Jesteśmy świadkami na sesjach Rady Powiatu, kiedy radni Prawa i Sprawiedliwości mówią o donosach, o anonimach, które przychodzą do nich, dostają je. My od jakiegoś czasu stwierdziliśmy jako zarząd powiatu, że nad anonimami nie będziemy się zastanawiali. No i to nie mówmy, ale o tych pieniądzach, o tej redystrybucji na oświatę. O co im chodzi konkretnie? Oświata oczywiście, ale wrócę jeszcze, skończę kwestię DPS-u. Chodzi głównie tutaj o kwestię związaną z nierównym traktowaniem pracowników, jeżeli chodzi o wynagradzanie ich, również pojawiały się, i to tylko nie na sesji absolutoryjnej, bo już wcześniej zarzuty, jeżeli chodzi o kwestie promowania pracowników, którzy są bliżej podobno władzy, czyli zarządu powiatu. No normalne, no tak się zawsze robi. W ten sposób. Nie, Polska. Od jakiegoś czasu jest tak, no, demokracja ma to do siebie, że rzeczywiście formacje, które wygrywają wybory, oczywiście są zobowiązane jakby dopełniać wszystkich takich norm prawnych, które są w aspekcie działania szkół, ale i również domów pomocy społecznej, i konkursy i różnego rodzaju nabory muszą mieć swoją podstawę prawną. No to wiemy, to nikt głupi nie jest i pilnuje tego. Tak, tak, i to jest pilnowane. Więc tutaj, jeżeli chodzi o następne zarzuty, to opozycji, to kwestia małej inwestycji. Powiedział pan o tych konkretnych odnośnie oświaty. No bo ja się tak naprawdę dokładnie do końca nie dowiedziałem, jakie były zarzuty. To było bardziej takie polityczne wystąpienie. No to szkoda, no bo ja myślałem, moje następne pytanie miało być takie, że ja chciałem zapytać, czy skoro opozycja zgłasza uwagi, to czy zamierzacie coś z tym zrobić, czy olać zupełnie? Nie, no to olać protokół to, był olać, i pan poczyta olać, protokole i wtedy będziemy się do tego odnosili. Olać to takie słowo bardzo, bardzo mocne. Nie, oczywiście nikt nie zamierza nic olewać. Nad każdą uwagą pochylamy się, rozmawiamy. Tak jak były zarzuty w kontekście raportu o stanie powiatu, tak też powiedziałem, że jestem otwarty na wszelkie sugestie radnych Prawa i Sprawiedliwości, które wpłyną do zarządu, i ten raport o stanie powiatu będzie wyglądał inaczej, a może będą również zawarte te wszystkie. Czyli mówiąc krótko, opozycja może pytać, a zawsze pan wicestarosta będzie uważnie słuchał i... Znaczy, Ja uważam, że to nasz obowiązek, no bo nie wszyscy muszą kochać koalicję, która powstała w powiecie, chociaż sądzę, że te ostatnie miesiące to dobra robota tego zarządu, ale jestem subiektywny, bo jestem w tym zarządzie. Natomiast my też musimy słuchać tego, co mówią ludzie, którzy nam nie sprzyjają. Co prawda jest bardzo dużo takich absurdalnych zarzutów w stosunku do komisji rewizyjnej na przykład, że komisja rewizyjna źle działa. Radni Prawa i Sprawiedliwości wystąpili z tej komisji rewizyjnej. No ja jestem w stałym kontakcie z szefową komisji rewizyjnej, z panią Wioletą Dymecką. To jest bardzo skrupulatna osoba. Myślę, że ma bardzo duże doświadczenie w tej materii i myślę, że dobrze działa. Natomiast niepokojące jest to, że w ostatnich tygodniach również dowiedzieliśmy się, że radni Prawa i Sprawiedliwości wystąpili nie wystąpili. Nie chcą brać udziału w pracach komisji rewizyjnej na znak swojego protestu. Nie podoba się to panu? Znaczy, nie podoba mi się dlatego, że wie pan, panie doktorze... Tak jak doktorze, nie chce brać udziału w programach Telewizji Polskiej. Ale niech pan mi się da odnieść, bo ja nie chcę odpowiadać, ja nie jestem w Platformie, także proszę, nie chcę za Platformę odpowiadać. Natomiast powiem tak, że jeżeli radni PiS-u otrzymują mandat od wyborców i sami zgłaszają się na pierwszej sesji do pracy w komisji rewizyjnej, to w tej komisji rewizyjnej powinni być. Jeżeli stwierdzają
wykrywają jakiekolwiek nieprawidłowości, to powinni artykułować je na sesjach. A to jest taka rejterada trochę bez jakiegokolwiek przemyślenia, myślę, i tutaj foch. Nie popieram. Mają no, taki foch trochę, tych fochów trochę jest teraz, także na tej kołobrzeskiej scenie politycznej, także... No, gdzie są fochy, to są fochy. Ale cieszę się, że absolutorium jest, pracujemy dalej, już to pracujemy. Przejdźmy do kolejnego tematu, bo mamy ich sporo. Tak. Rozłam w Radzie Miasta, panie starosto. Pan chciał skomentować, słucham. No tak, to wydarzenie dosyć ciekawe i nie ukrywam, że przeze mnie oczekiwane było kwestią czasu, kiedy to jakiś tam rozłam będzie. Różne były spekulacje, jeżeli chodzi o osoby, ale tutaj postawa kilku radnych, którzy postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i założyć klub. Który ma pracować jakby niezależnie od z jednej strony Kołobrzeskich Razem, a z drugiej strony... Może chcę powiedzieć, że w ogóle są niezależni, tak? Klubów Jacka Woźniaka i niezależnie od wpływów Prawa i Sprawiedliwości. Ja się cieszę, że niektórzy ludzie, już nie chcę tutaj personalizować, ale że podjęli taką decyzję, bo rzeczywiście z tego, co ja wiem i znam ich na co dzień, to jest im daleko do poglądów Prawa i Sprawiedliwości i w ostatniej chwili dobrze, że podjęli taką decyzję, bo są to ludzie rozsądni i myślę, że dla wszystkich znajdzie się w tej Radzie Miasta. Dobrze, że podjęli taką decyzję, bo to jest wam na rękę, waszemu układowi, prawda? Ale oczywiście, że tak, bo panie redaktorze, sam pan pamięta, jak rozmawialiśmy na temat poziomu debaty w Radzie Miasta. Ja mam nadzieję, że po tym ruchu, który się wydarzył w Radzie Miasta, będą te sesje wyglądały w sposób normalny, a prezydent tego miasta będzie miała normalne warunki do tego, żeby pracować. I to potem za 4,5 roku ocenią panią prezydent mieszkańcy w sposób jednoznaczny, wypowiadając się przy urodach. Strasznie, panie Jacku. Przepraszam. No właśnie. Panie Jacku, to, że to nie jest tak, jak pan chce, żeby było tak gładko, fajnie i tak dalej, bo tak nie jest. Mhm. Dlatego, że ja osobiście mówiłem bardzo w wielu gremiach, że to jest dla mnie, już po wygranych wyborach stwierdziłem, że Łukasz Zięba i Kamil Barwinek na pewno opuszczą ten układ Jacka Woźniaka. Tu nie ma zasad, proszę pana. To są bardzo, bardzo proste sprawy. Po prostu nie po to Marian Jagiełka i inni przedsiębiorcy zainwestowali potężne pieniądze w tą kampanię, żeby im się to wymknęło wszystko spod kontroli, co chcą zrobić. Agnieszka Trafas jest córką swojego ojca, a Adam Hock też jest synem swojego ojca i pod wadą Agnieszki Trafas. Został ani Łukasz Zięba, ani Kamil Barwinek nie mogli wejść, choćby ze względów wierunkowych, do koalicji, więc utworzyli sztuczny twór pod tytułem Nowy Kołobrzeg i teraz Anna Mieczkowska, co jest oczywistą rzeczą, że Anna Mieczkowska teraz ma większość. To jest tylko zasłona dymna i proszę pana, i tu jest taka kwestia. Naczelne ale cieszy się hasło, pan z tego, czy nie? Znaczy nie cieszę się, dlatego że nie może być tak, że przedsiębiorcy będą decydowali o losach miasta, a to jest powrót, ale panie Jacku, no to szanujmy się. Szanujmy się, natomiast tutaj jest tego rodzaju sytuacja, że w tej chwili sytuacja jest bardzo jasna i bardzo klarowna. Teraz mi rodzice nasze i wszystkie te, znaczy nasze, nie nasze, tylko wiadomo kogo. I wszystkie decyzje, które będą teraz podejmowane przez miasta, będą załatwione zgodnie z tymi obietnicami wyborczymi, tylko wyborczymi nie kierowanymi do wyborców akurat. To jest, proszę pana, bardzo śmiało postanowiona teza, przede wszystkim jeżeli chodzi o zaangażowanie niektórych przedsiębiorców w kampanię, bo proszę mi wierzyć, a my znamy się trochę lat, ja jestem zdumiony, że tak łatwo pan przedstawił tę tezę. No to jest oczywiste, to jest kartka przecież. Jacyś przedsiębiorcy zaangażowani, oczywiście każdy ma prawo zaangażować się w kampanię wyborczą i w ramach prawa zasponsorować, ja nie wiem, czy pani Mieczkowska, czy Kołobrzescy Razem, czy radni podpierali się pieniędzmi przedsiębiorców, ale to jakby zostawiam... Mówię o tym od miesięcy, przez całą kampanię nikt tego nie zaprotestował, nikt nie zaprzeczył, nigdy. Ani na Facebooku, ani w jakikolwiek medium. Mówię to, co mówię, bardzo delikatnie i wszyscy, nikt nie mówi, że to jest nieprawda. A wie pan dlaczego? Bo to jest prawda. Teza bardzo śmiała, panie redaktorze, ja bym chciał wrócić do meritum. To jest meritum. Chciał pan o rozłamie w Radzie Miasta. Ja bym chciał powiedzieć tak, że dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że powstał nowy klub, powstał klub
moim zdaniem, jeżeli chodzi o kwestie wizerunkowe, bardzo dobry, bo młodzi ludzie, którzy mają... No byście tak chcieli, żeby tak było, natomiast to jest nieprawda, ponieważ macie 12 głosów. I to jest temat, moim zdaniem, skończony. Po co nabijać makaron na uszy, panie starosta? Ale ja chciałem skończyć, panie rektorze. I cieszę się, że... I cieszyłbym się, bo jeszcze nie mieliśmy sesji absolutoryjnej, nie widzieliśmy głosowania, czy radni zagłosują za absolutorium dla pani prezydent, czy zagłosują nad wotum zaufania, jeżeli chodzi o raport w stanie miasta, bo ta sesja dopiero będzie, z tego co ja wiem, 18 czerwca. I zobaczymy, jak będzie wyglądało głosowanie. No będzie, wiadomo, jak natomiast, będzie. Natomiast ja byłbym nieprawdziwy, gdybym powiedział, że nie cieszę się, że nastąpił przełom w Radzie Miasta. Mam nadzieję, że praca pani prezydent będzie wyglądała zupełnie inaczej. Panie czas nam się i kończy. Dzisiaj będzie mieli sytuację taką, że mieszkańcy nie będą się wstydzili za to, jaka jest atmosfera na tych sesjach, bo do tej pory, jak trudno przechodziłem... Kamil Barwinek zadbali o jakość obrad. Rozumiem. Miejmy nadzieję, że teraz ta roszada w Radzie Miasta doprowadzi do normalizacji. To jest normalny, taki cichy układ pomiędzy koalicją a tym klubem. No to jest normalna rzecz. Czy... To jest tylko gadanie. Po co tak gadać, jak to jest po prostu oczywiste? Ja nie wiem, czy to jest układ, ale różne porozumienia w polityce są. Układ też jest porozumieniem. No, tak, to nie mówię w sensie pejoratywnym, proszę pana, tylko mówię o faktach, jakie mają miejsce. No przecież nie będę mówił nieprawdy. Jak to jest prawda i to jest oczywiste. Obserwujemy wszyscy, ludzie nie są głupi, którzy obserwują i wiedzą, czemu to służy. No właśnie temu, więc po co nawijać... Kończąc, powiem, że trzymam mocno kciuki za te dwa kluby, za pracę. Oczywiście, ja też trzymam kciuki za wszystkich. Panie starosto, oddajmy w takim razie głos internaucie. Panie starosto, gratuluję 4. miejsca wśród powiatów w kraju za wspieranie klubów piłkarskich. Brawo. I pytanie jest takie od tego internauty. Ile pieniędzy i dla których klubów starostwo przekazało i jakie środki? Proszę się pochwalić. Przyznam się szczerze, że nie jestem przygotowany na tą chwilę, ile pieniędzy daliśmy poszczególnym klubom. Wiem, że stowarzyszenia i kluby wnioskują do nas każdego roku, zdaje się, do 30 września. Mamy czas na rozpatrzenie wniosków, jeżeli chodzi o redystrybucję pieniędzy dla stowarzyszeń. Panie starosto, klubów. Ale tutaj dostaliście czwarte miejsce w Polsce na 170 ileś powiatów. Czyli myślę, że daliście horrendalne pieniądze. Czyli myślę, że jakieś pieniądze na pewno zostały przekazane. Ja jestem za tym. To jakie? Oczywiście, że sprawdzę. Ja chcę zrobić materiał taki pochwalny dla was, że czwarte miejsce w Polsce. Moglibyśmy się już teraz umówić, żebyśmy przyszli z kamerą do starostwa oczywiście, i dowiedzieć się, tak. Jakie pieniądze dla kogo, ile dla piłkarek, ile dla dzieci. Oczywiście, że tak. Reprezentowała nas na tej uroczystości, jak pamiętam, pani Rudzic-Gruchała. Pewnie też będzie chciała przedstawić raport, jeżeli chodzi o kwestię tych pieniążków na sport. Jest tych stowarzyszeń bardzo dużo. No właśnie, które dostały? Środków nie jest zbyt dużo, jeżeli chodzi o dystrybucję tych środków, ale staramy się, żeby proporcje były zachowane. My mówimy oczywiście, bo to jest nagroda za wspieranie piłki nożnej. Tak, ale ja mówię piłkarzy. o wszystkich ludziach, którzy są związani ze sportem, nie tylko z piłką nożną, bo ale tak nagroda jest za piłkę. Tak jak kiedyś powiedzieliśmy w tym programie, że tą proporcję trzeba zachowywać i nie doprowadzać do takiej sytuacji, że piłkarze jedni mają, a łucznicy nie mają, ci, którzy występują. Przypomnę państwu, że to jest nagroda za wspieranie klubu piłkarskiego, a nie łuczniczego. Mm-hmm. No tak, ale ja mówię ogólnie. To jest czwarty powiat w Polsce. 170 ileś powiatów jest w tyle. Mm-hmm. Tak wspiera świetnie powiat kołobrzeski. A pan nie lubi piłki nożnej? Uwielbiam. No to dobrze. Dlatego szczerze gratuluję. Dobrze. No. I tylko chcemy wiedzieć, ile i komu. Mm-hmm. Porozmawiajmy o gali pod tytułem Pegazy. Miał pan okazję być? Tak, no, Gala Pegazy, coroczne spotkania z kulturą. Byłem gościem również zaproszonym, współorganizatorem może nawet powiem. Właśnie, witał pan nas wszystkich przy drzwiach, z czego jestem bardzo, bardzo content, że tak powiem. Tak, ale generalnie jak pan ocenia w ogóle całe spotkanie, jeżeli mogę zapytać? Zawsze jest fajnie, zawsze jest dobrze, tylko zbyt długo trwał występ artystyczny. Zbyt długo występ artystyczny. Było bardzo dużo osób zaproszonych z różnych środowisk. Ja się głównie tutaj bardzo cieszę za to, że został nagrodzonym mój kolega i osoba, którego uważam za taką wizytówkę naszego
miasta, ale również powiatu kołbrzyskiego, Darek Kaleta, który po tylu latach tą nagrodę otrzymał, tego Pegaza. Ale panie starosto, nie wiem, czy my rozmawialiśmy, czy z panem Tamborskim, o tym, że z panem Tamborskim, że czasami ranga tych osób nominowanych, przy szacunku dla wszystkich, jest tak niewspółmiernie druga, że to nie są te kategorie. Podlotki z Gościna i Dariusz Kaleta. Ale podlotki w sensie jakim? No na przykład, czy koło gospodyń wiejskich i artysta, którego ale prace są w sobie. Chodzi o to, że to nie te kategorie. Filozofia Pegazów jest taka, żeby z jednej strony dostrzegać tych artystów większego formatu, a z drugiej strony dostrzegać tych ludzi, którzy na przykład czy w Rymaniu, czy w Gościnie, czy w Dygowie, czy w innych gminach funkcjonują tak, i mając cięższą sytuację często niż artyści tutaj z Kołobrzegu, dają sobie radę i swoją pasją. A pamięta pan ostatnie słowa Darka Kalety, podczas kiedy występował? To ja panu powiem. Mhm. On powiedział o bardzo niefajnych sytuacjach w środowisku artystycznym, bardzo fajnych, że ono się, proszę państwa, praktycznie nie różni niczym od środowiska politycznego. Jak każde środowisko są podziały, ja mam tego świadomość, że i środowisko sportowców, i środowisko rybaków, i środowiska inne są bardzo, bardzo zróżnicowane. Ja natomiast powiem państwu i panu, panie redaktorze, że biorąc udział w tego typu spotkaniach z kulturą, cieszę się, że jest taka frekwencja, że ludzie chcą przychodzić i chcą ze sobą porozmawiać, wymienić się poglądami. To jest fajne, bo w takich czasach, w jakich żyjemy, że większość swojego życia spędzamy w pracy, takie spotkania mają swój urok i myślę, że przynoszą same pozytywy. Same były pozytywy, myśli pan? Było coś, co panu się nie podobało, bo mi było. Chętnie bym powiedział. A co się panu nie podobało? Wie pan co, tam była taka gala kultury, Pegazy kultury, prawda? Więc teraz jest taka sytuacja, że jest magik, tak? Jest magik. I potem jest taka sytuacja, że ja od razu panu powiem, że to było tak szeroko komentowane i bardzo wiele osób było zdegustowanych. Jest magik, który zaprasza na scenę akurat Jacka Woźniaka. I to, w jaki sposób się wobec niego zachowuje, to wszyscy słyszeliśmy. Kiedy się z niego nabija, mówi, pan jest bez kompetencji w ogóle, czy pan się na czymkolwiek zna. I ten Jacek Woźniak stoi, robi się purpurowy, zresztą nie chciałbym być na jego miejscu, więc a chwilę później, oczywiście to jest w kontekście odwołania, znaczy nie odwołania, tylko to jest w kontekście przyszłego odwołania go, prawda? No, nie. Bo to jest wiadomo, że to zrobią. Natomiast mówię to i chwilę później zaproszony jest przez pana magika, pan starosta i mówi, no to jest człowiek z autorytetem. Uważa pan, że to jest okej? Jak się ten człowiek, jak się Jacek Woźniak czuł? Ja nie mówię przez jakąś sympatię czy antypatię, bo w sensie czysto takim samorządowym moja ocena jest bardzo, bardzo, że tak powiem, nie chcę mówić negatywna, ale w dużym stopniu. Ale tak się nie robi w Gala Kultury. Mogę panie redaktorze powiedzieć tak, że ja słyszałem te komentarze, bo przecież byłem, ale ja dzisiaj jestem przekonany o tym, jestem na 110% przekonany, że nie było to zamierzone, że nie było to przez kogoś zaplanowane. Pan, który prowadził ten występ, po prostu nie do końca ale wie pan, jak to wyglądało? Zdaje sobie sprawę, kogo zaprasza na scenę. Z tego, co wiem, to Jacek chyba sam się zgłosił. To nie ma znaczenia. Chciał wejść, uczestniczyć w tym show. To tym bardziej właśnie, bo tak to fajnie wyglądało, że zgłosił się sam po to i ten, a ktoś sobie robił z niego bekę. Ale to nie było chyba aż w tym kierunku takim, że żeby kogoś tam mocno obrazić, to może ta bariera została przekroczona. Ja sądzę, że show był przedni. Show tak. Show był przedni, także warto było przyjść. Nie skomentuje pan tego? Ale incydentu? No ja bym powiedziałem już, że pan, który prowadził ten występ, ma pewnie swoją wizję na prowadzenie tego swojego przedsięwzięcia. Nie miał świadomości, że przekroczył może w pewnym momencie jakąś barierę. Wie pan, jak dźwięku. To wyglądało? Nie mówię, że tak było. Cóż ja mogę powiedzieć więcej? Wie pan, jak to wyglądało? Jak to było z boku, jak ludzie komentowali? Że to było ukartowane, że specjalnie. Nie sądzę tutaj to, proszę. Ja mówię panu, jak to wyglądało, a tam było około 1000 osób. Ludziom mówią. Tak nie sądzę, żeby to było ukartowane. To w ogóle nie wchodzi w rachubę, panie redaktorze. Jesteśmy poważnymi ludźmi. No właśnie dlatego rozmawiamy. Nikt nie będzie takich rzeczy robił i jestem przekonany, że tak nie było. Panie starosto, mamy jeszcze trochę czasu? Trochę mamy.
Jest dużo takich pytań. Część z nich przerzucimy na następny program, dlatego że nam się to po prostu dużo tego jest, a tematy ważne. Pytanie jest od internautów o remont ulicy Zdrojowej. No tak, remont ulicy Zdrojowej. Bardzo, bardzo negatywna, jedna z ostatnich ulic niewyremontowanych w zasobach powiatu i my od półtorej roku jesteśmy przygotowani do remontu tej ulicy, ale stoi na przeszkodzie niestety kwestia wymiany sieci. I tutaj całe przedsięwzięcie ma przeprowadzić, mają przeprowadzić wodociągi. Z tego co wiem, mają jakieś problemy związane z wyłonieniem wykonawcy, z tych pierwszych informacji, które ja uzyskałem. Natomiast musimy się przygotować na to, że zanim przebrną przez tą procedurę i te wszystkie elementy sieci zostaną wymienione, to remont Zdrojowej jednak będzie wykonany w 2020 roku. I myślę, że tutaj chciałbym zapewnić wszystkich naszych słuchaczy i telewidzów, że ten 2020 rok to będzie już ta data graniczna, kiedy ta część naszego miasta zostanie wyremontowana. Pan prezes Chryciów, prezes wodociągów miejskich, robi z tego co wiem wszystko, co w jego mocy, żeby jak najszybciej te sieci wymienić. Z uwagi na taką okazję, tak, można to zrobić w tym momencie, kiedy będzie remont tej ulicy i myślę, że trzeba to zrobić porządnie. Przepraszam w imieniu władz powiatu i samorządowców, że ta ulica nie będzie zrobiona jeszcze w tym roku, ale w następnym roku jestem przekonany, że będziemy już korzystali z ładnej, wyremontowanej ulicy Zdrojowej. Tym bardziej, że jest to ulica, która jest w części uzdrowiskowej. Kołbrzeżanie jeżdżą tą ulicą do pracy, ale i bardzo dużo turystów korzysta z tej ulicy, także małymi krokami myślę, że uda nam się to przed sezonem 2020 wykonać. Panie starosto, pana na pewno żywo interesuje piłka nożna, skoro powiat jest tak nagradzany, prawda? Znaczy zawsze byłem kibicem. Tak, to ja pana w takim razie, bo są bardzo ważne wydarzenia w Kotwicy Kołobrzeg i one już stają się bardzo medialne. Ostatni mecz z Lechem, z rezerwami Lecha Poznań. Tam sytuacja była taka, że Kotwica jeszcze próbuje zawalczyć o awans. I w meczu, w ostatniej minucie, sędzia podyktował rzut karny na korzyść Kotwicy Kołobrzeg, dzięki czemu został uratowany punkt, który może mieć znaczenie. Proszę sobie wyobrazić, że sędzia, który podyktował ten rzut karny z niczego, został zawieszony, a Polski Związek Piłki Nożnej zażądał wyjaśnień, bo są takie głosy podejrzenia o korupcję. Zwróćmy uwagę na to. Polski Związek Piłki Nożnej, który zawiaduje Ekstraklasą, pierwszą ligą, drugą ligą i nagle zainteresował się trzecioligową Kotwicą Kołobrzegiem, jakimś tam meczem trzeciej ligi. Proszę posłuchać dalej. To są doniesienia na dziś, jeżeli chodzi o Kotwicę Kołobrzeg. Protokół z posiedzenia Wydziału Dyscypliny z dnia 30 maja 2019. Kotwica, rezerwy Kotwicy Kołobrzeg, dotyczy meczu z Iskrą Białogard. Kara finansowa w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Wynik zweryfikowany jako walkover na niekorzyść Kotwicy. Zawodnik Kacper Wojtczak, kara bezwzględnej dyskwalifikacji w ilości 3 miesiące. Jeden z trenerów, dyskwalifikacja na 6 miesięcy, zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji w piłce nożnej. Teraz przegrali z 40 tysięcy, przeszło koło nosa piłkarskiej Kotwicy, ponieważ przegrali finał z Chemikiem Police. Niech pan zobaczy. No na pewno tutaj... Ile tego wszystkiego? Na pewno, ale to odnoszę wrażenie, że jest pan, że tak powiem, bardzo sceptycznie nastawiony do funkcjonowania drużyny. Klubu. Nie oglądałem meczu z Lechem, nie miałem możliwości, byłem w Gościnie na spotkaniu tam z mieszkańcami. Z tego co wiem, mecz był dosyć zacięty. Skoro Polski Związek Piłki Nożnej sugeruje takie rzeczy, to ja jestem też ciekawy. No, żąda wyjaśnień. Ja bym się nie dopatrywał naprawdę jakichś sytuacji korupcyjnych. To chyba... Myśli pan, że PZPN Boniek mają manię prześladowczą? To chyba nie, znaczy mi się wydaje... Że się PZPN... Ale ja przepraszam, panie redaktorze. Centrali Związkowej zainteresowali trzecioligowym meczem Kotwicy? Mi się wydaje, że to już nie te czasy. No to co, odbiło im? Mi się wydaje, że to nie te czasy. Myślę, że prezes tutaj, Adam Dzik,
będzie prostował tą sprawę. Myślę, że jakaś może konferencja prasowa, czy odniesienie się do tych dwóch, bo to są dwie sytuacje, dwa zarzuty. Natomiast powiem panu tak, że... No ja mam taką nadzieję. Wszystko można mówić o sporcie, o piłce, czy ktoś ją lubi, czy nie. Natomiast Adam Dzik jest osobą, której bardzo zależy na tej drużynie, bardzo zależy na tym, żeby inwestować również swoje pieniądze. No myślę, ale jakoś tego nie widzę, bo na razie widzę, że inwestowane są pieniądze z budżetu miasta. No będzie... Adam Dzik przychodził jako przedsiębiorca, tak? I to poważny przedsiębiorca, do zarządu wziął sobie również przedsiębiorców, zarządu klubu i i wydawałoby się, że on ściągnie przedsiębiorców właśnie. A w dalszym ciągu uważam, że pieniądze są ściągnięte głównie z naszych podatków. Wie pan co, to ja już wolę Tłoczka, ja już wolę Błaszczaka, naprawdę. Ale poczekajmy, bo sprawozdanie finansowe, sporządzenie sprawozdania finansowego przed nami klubu. No ale to niepotrzebne jest sprawozdanie zapoznamy finansowe. Zapoznamy się z tym, to są szczegóły tylko księgowe. Prawne, tylko chodzi o zasadę. Sprawy księgowe i ja powiem może też subiektywnie, bo razem jesteśmy radnymi z panem Adamem Dzikiem. Ja jestem zawiedziony, rozczarowany, bo myślałem, że pan widzę, jak mu bardzo zależy, ale z drugiej strony zależało Błaszczakowi, wszystkim zależy. Proszę wziąć pod uwagę, że nie jest łatwo te pieniądze ściągnąć do klubu z firm komercyjnych. Najprościej z budżetu miasta. Ja myślę, że tych firm sporo się pojawiło, bo byłem na takim spotkaniu biznesowym. Pan prezes zaprosił mnie i mi było miło zobaczyć firmy z naszego regionu, nie tylko z Kołobrzegu, ale z miło zobaczyć. Miło to jest zobaczyć pieniądze. Dzisiaj będziemy przyglądali się, jak te finanse klubu wyglądają, również z punktu widzenia powiatu, ale namawiam do tego, żeby uzbroić się w cierpliwość, bo sprawozdania finansowego jeszcze nie mamy. Ja panu ile powiem tak, zostało... jeżeli pieniądze mają być ciągnięte z budżetu, to niepotrzebny jest jakiś tam prezes, nie wiadomo jaki, wystarczy liczy Krupa, bo to jest najprostsze. Najprostsze. No, na razie nie widać różnic. Daleko idący wniosek. Ja myślę, to jest prosta sprawa. Praca prezesa również ma wiele innych płaszczyzn. Poznamy po owocach, na razie ich nie ma. Dotarcie do zawodników, oglądu rynku piłkarskiego, logistyka. I tak czas będzie płynął, będzie następny sezon i będziemy się wiedzieć. Logistyka. No wie pan, my musimy sobie raz odpowiedzieć na pytanie w Kołobrzegu, czego my chcemy, tak? Bo no teraz mamy te pytania stawiać, czego my chcemy. Kołobrzeg nie jest miastem, który na pewno będzie grał w Ekstraklasie czy w pierwszej lidze. Z tego co wiem, ambicją pana Adama Dzika było to, żeby Kotwica weszła do drugiej ligi. Ja z obserwacji tamtego sezonu... On ma ambicje na pierwszą ligę. No dobrze, no to może to już jest taki ten max. Natomiast z obserwacji poprzedniego sezonu, poprzednich sezonów widziałem, że sporo problemów w tym klubie jest. Nie obarczam tym nikogo, bo jednym się coś udaje, drugim nie. Natomiast pan Adam Dzik jest osobą, czy miał być, jest moim zdaniem osobą, która uporządkuje tą sytuację w klubie. I pierwsze efekty tego porządku widać w postaci tego, że w tamtym sezonie, jak pamiętam, byliśmy bardzo blisko spadku, a w tym roku byliśmy bardzo blisko awansu, więc jakiś progres jest. Ja jestem zdania takiego, że ludzi trzeba doceniać, nawet jeżeli to czasami coś nie dlatego, że są wielcy. Ale wielkość człowieka też się ocenia, jeżeli chodzi... Pan reprezentuje powiat, a w związku z tym pan Adam Dzik jest przecież laureatem Perły Powiatu, ja nie chcę nikogo krzywdzić swoimi wypowiedziami, bo to jest A sądzi pan, podstawa. Że ja krzywdzę? Dopytując? Pan jest dziennikarzem, dopytuje pan, ale pan też troszeczkę tezę stawia, że tylko pieniądze miejskie, że tylko powiat płaci, to nie jest teza, to są tylko fakty. To są fakty. Jesteśmy, panie redaktorze, jeszcze przed sprawozdaniem zarządu, i poczekajmy, bo my nie wiemy, co w klubie się dzieje, jeżeli chodzi o kwestie zaciągania pieniędzy z zewnątrz. Może jeżeli pan by wystąpił do pana prezesa czy zarządu klubu... Nie wystąpię, bo pan prezes mówi, jakby nie mówił. Ale może jeżeli wystąpi pan z prośbą o taką informację pan dostanie. Nie. Mamy piękny obiekt, mamy Akademię Piłkarską, mamy Kotwicę Kołobrzeg. No w tym sporcie sporo się dzieje. Chciałbym, żeby te pieniądze popłynęły między innymi od was, jeżeli już mają płynąć do Akademii Piłkarskiej, sfinansowane zostały drużyna dziewcząt, która za miskę gra, a nie pakować pieniądze, kolejne pieniądze pakować do Kotwicy Kołobrzeg, która bierze połowę budżetu, ani jednego kołobrzeżanina. W ogóle wszystko jest takie dziwne, niejasne. Te sytuacje, o których my tutaj mówimy, to jest... Myślę, że w Kotwicy. No oczywiście, że to jest tak, jak przychodzę do tego studia, jak rozmawiamy o sporcie, to nie jest to łatwa rzecz. Jeżeli chodzi o dziewczyny,
czy jeżeli chodzi o juniorów, chyba kończyć, nie mam zegarka tutaj, juniorów, także na wyczucie. To też jest tak, że to też kluby muszą występować do organów czy gminnych, czy powiatowych o to, żeby te pieniądze pozyskać. Oczywiście nie, najczęściej to się dzieje tak, że nie otrzymują całości środków, ale staramy się to, co możemy w jakiej formie pomóc. Teraz objawieniem są dziewczyny, myślę, że... I przestaną być objawieniem, bo jeżeli nie dacie na nie pieniędzy, to po prostu się zniechęcą. To jest prosta sprawa. I od razu stawia pan tezę, no, że to, nie damy. To są fakty. No, to są fakty, panie starosta. Myślę, że... Jeżeli dajecie na piłkę nożną na mężczyzn, na seniorów, którzy mają gdzieś tak naprawdę nasze miasto, bo robią robotę swoją, bo są za armię zaciężną, to siłą rzeczy nie dacie pieniędzy na dziewczyny. Pieniądze, które dajemy na piłkę seniorską, są naprawdę niewielkimi pieniędzmi. Dostaliście czwarte miejsce w Polsce. Niewielkimi pieniędzmi. To trzeba wyjaśnić po prostu, panie starosta. Z tego co wiem, to jest 50 tysięcy złotych, więc nie są to pieniądze, które jakoś tam... A jednak, 50 tysięcy złotych powiat dał... Nie jestem przekonany, ale sprawdzę to jutro. Jakie środki zostały przekazane piłkarskiej Kotwicy. Suma gdzieś pojawiała się. I to jest, widzi pan, i to jest kolejny przykład. Przyszedł przedsiębiorca, który miał ciągnąć pieniądze z zewnątrz, tak? To nie dość, że dostaje ogromne pieniądze z miasta, to jeszcze powiat daje mu 50 tysięcy, kiedy ma swoje kluby. Ale sprawdźmy to jeszcze. Kiedy są kluby siatkarskie, jest UKS, gdzie jest młodzież, gdzie są dzieci. Wie pan, ile powiat przekazał w tym roku na siatkarskie UBP? Za mało. Myślę, że to około 160 tysięcy. Na całą siatkówkę? Na OPP Kołobrzeg. Na OPP. Tam jest drużyna, wie pan co? Kurczę, no pogadałbym, ale czas ten ucieka nam. Będziemy rozmawiać. Następny program tylko w sporcie. No nie. Proszę państwa, gorąca dyskusja, jak państwo widzicie. Troszczymy się o dobro naszego miasta, o dobro dzieciaków, pieniądze podatników, żeby szły we właściwym kierunku. No ale czas już nam się dawno skończył, dlatego bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas panu staroście, za wizytę w naszym studio i mam nadzieję, że gorąco było, ale dobrze. Bardzo fajnie, dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia.